rekonstrukcja tego dorobku artystycznego Mikołaja Smoczyńskiego, choć nie jest pełna, to jest bardzo reprezentatywna. Te wystawy zostały podzielone na takie trzy odsłony, które stanowią w pewnym sensie, odwołują się do różnych okresów twórczości Mikołaja Smoczyńskiego. Rozpoczęliśmy ten projekt dużą wystawą w przestrzeni warsztatów kultury zatytułowaną W stronę przestrzeni, i ta tytułowa przestrzeń jakby wyznacza istotę poszukiwań artystycznych Mikołaja Smoczyńskiego w latach 90. W latach 90. Mikołaj Smoczyński realizował przede wszystkim takie wielkoskalowe przedsięwzięcia w różnych miejscach, w różnych galeriach, i te jego działania miały charakter efemeryczny, związany ze specyfiką miejsca. To, co pozostało właściwie z tych jego realizacji, to jest przede wszystkim dokumentacja. I zastanawialiśmy się, jak tą dokumentację w postaci druków cyfrowych pokazać, tak by z jednej strony odpowiadała chronologii, a z drugiej strony w jaki sposób tą dokumentację wzbogacić o pewnego rodzaju atmosferę, nastrój charakterystyczny dla twórczości Mikołaja Smoczyńskiego w ogóle. Pomysł na wystawę w warsztatach kultury zrodził się w wyniku rozmów ze Zbyszkiem Sobczukiem, z Michałem Fronkiem. Staraliśmy się nadać tej przestrzeni właśnie taki specyficzny, wydobyć z tej przestrzeni taki specyficzny charakter, podążając śladami twórczości Mikołaja Smoczyńskiego. Tak by eksponowane na ścianach dokumentacje, one jakby były skonfrontowane z miejscem, z tym miejscem, w którym się znajdujemy. I tak by tą twórczość Mikołaja Smoczyńskiego pokazać jako pewnego rodzaju właśnie proces, który wiedzie od takiej surowej, podstawowej materii, aż do jej estetyzacji. Żeby to miejsce, warsztaty kultury przybrały charakter właśnie takiej pracowni, takiej gigantycznej pracowni, która jakby nawiązuje do sposobu myślenia Mikołaja Smoczyńskiego, odtwarza jego proces dochodzenia do owej idealnej formy. Zaprosiliśmy do współpracy Roberta Kuśmirowskiego, który zgodził się i oddać w pewnym sensie hołd Mikołajowi Smoczyńskiemu, który był jego nauczycielem akademickim. Robert Kuśmirowski zaanektował pewną część warsztatów kultury, nawiązując do wczesnych fotografii Mikołaja Smoczyńskiego z cyklu Secret Performance, i posłużył się taką specyficzną substancją, którą fotografował wcześniej Mikołaj Smoczyński, a mianowicie taką materią właśnie surową, błotną, przypominającą właśnie taki efekt placu budowy. Umieścił tam też różne rekwizyty, które czynią to miejsce takim niezwykle ekspresyjnym, wyrazistym, mocnym. I oczywiście Robert Kuśmirowski stworzył pewnego rodzaju własną opowieść o twórczości Mikołaja Smoczyńskiego. W tych boksach, które wybudowaliśmy, znajdują się obrazy, które artysta pokazał w 2006 roku podczas jednej z ostatnich wystaw, takich dużych wystaw malarstwa, swojego malarstwa w Zielonej Górze. Są wykonane w technice własnej artysty, mają taki niezwykle ciężki, solidny charakter, ale jednocześnie nie tyle te obrazy przedstawiają, nie tyle mają charakter właśnie takiego malarstwa przedstawiającego, co wręcz przeciwnie, czy posługując się taką twardą, abstrakcyjną formułą, organizują pewną przestrzeń. Tak były pomyślane podczas wystawy w Zielonej Górze jako praca na płaszczyźnie obrazu, która pokazuje spękania, pokazuje upływ czasu, pewnego rodzaju deformację, ubytki w płaszczyźnie, i te obrazy tworzyły swego rodzaju takie stacje, można powiedzieć metaforycznie, drogi krzyżowej, to znaczy one poprzez włączenie w ich charakterystykę, destrukcję, one czyniły tą przestrzeń w Zielonej Górze niezwykle taką ekspresyjną. W ostatnim boksie natomiast umieściliśmy także pochodzącą z tamtej wystawy pracę, znajdującą się obecnie w kolekcji lubelskiej Zachęty, biały obraz, który został włączony w pierwotnie zaproponowany przez Mikołaja Smoczyńskiego tryptyk. Ten biały obraz przedstawia kulminację tego procesu destrukcji obrazu i wnosi ten element takiego uspokojenia, jednocześnie przywołuje pewne skojarzenia z malarstwem religijnym, z malarstwem,
metafizycznym. Dwie następne wystawy odwołują się już do oryginalnych autorskich prac artysty. Odpowiednio w Galerii Lipowa 13 i w Galerii Labirynt pokazujemy prace artysty, które zachowały się z lat 80. i z lat 2000. W latach 80. Mikołaj Smoczyński uprawiał przede wszystkim fotografię. I była to fotografia studyjna. Artysta pracował przy ulicy Zana 11. Była to pracownia Wydziału Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS. I tam po zajęciach zostawał z aparatem i tą pracownię przekształcał w rozmaity sposób, właśnie wzbogacając ją o różnorodne substancje, ale też oczyszczając ją z poszczególnych rekwizytów charakterystycznych dla takiej pracowni. I ten cykl, który powstawał w wielu etapach w latach 80. nosił tytuł Secret Performance i pokazuje to wnętrze pracowni za każdym razem inaczej. Pokazuje je poprzez właśnie użycie różnych substancji. Kamera aparatu fotograficznego jakby kieruje wzrok widza właśnie w takim układzie poziomym, horyzontalnym, rejestrując faktury, które wydobył na podłodze. Mikołaj Smoczyński wykonywał je poprzez użycie bardzo długich czasów naświetlania i te fotografie w niemal zaciemnionym wnętrzu pracowni jakby ujawniały takie niezwykłe właściwości przenikania się światła i cienia, rozkładania się światła na posadzce. To wnętrze, takie codzienne w tych fotografiach Mikołaja Smoczyńskiego przybierało charakter niezwykły, tajemniczy i te fotografie charakteryzowały się taką płytką przestrzenią, zwróceniem uwagi zwłaszcza na pierwszy plan zamknięty taką jednolitą, czarną taflą tła. Z niewielkich formatów fotografii tworzył płaszczyznę instalacji. Niektóre kadry fotograficzne też powiększał z kolei do monumentalnych rozmiarów. Zatem ta fotografia, ona znowu nie tyle odnosiła się do zarejestrowanej rzeczywistości, co jakby tworzyła, kreowała własną rzeczywistość niezwykle tajemniczą, ale z drugiej strony odnosiła się do rzeczywistości ekspozycyjnej, do płaszczyzny ściany, do powtarzalności kadru, do anektowania płaszczyzny ściany poprzez pewien zaaranżowany przez artystę specyficzny układ. W Galerii Labirynt z kolei pokazaliśmy obiekty, które tworzył na początku swojej twórczości. Gabloty tak zwane, pokazywane w Galerii BWA, w Lubelskiej Galerii BWA w 1981 roku podczas wystawy Aneksje, a także pokazaliśmy późne prace z 2007-2008 roku, które miały charakter też takich monumentalnych, drewnianych gablot, które były takim swoistym tłem, podobraziem dla kompozycji wykonywanych przez niego wieszaków. Dlatego też te gabloty często są określane właśnie takimi gablotami wieszakowymi. Zestawienie tych prac przywołuje oczywiście źródła twórczości Mikołaja Smoczyńskiego, które moglibyśmy poszukiwać w sztuce lat 70., przełomu 60., 70. W obszarze konceptualizmu, a więc takiej refleksji nad statusem obrazu, i jego związkami z rzeczywistością. Na ile obraz przedstawia, reprezentuje rzeczywistość, a na ile staje się takim autonomicznym medium. I tę część wystawy w Galerii Labirynt zamykają późne prace zatytułowane Rysunki stygmatyczne, które tworzą takie czyste, można powiedzieć, niezapisane tablice, bo stają się pewnego rodzaju takim projektem, który z perspektywy czasu moglibyśmy właśnie interpretować jako taki projekt domykający twórczości Mikołaja Smoczyńskiego. Zatem jego twórczość ma charakter niezwykle konsekwentny, spójny w różnych mediach, przywołuje odniesienia do eksperymentów wykonywanych wcześniej o innym charakterze. Dlatego też staramy się odwoływać do innych obszarów, do innych mediów używanych przez Mikołaja Smoczyńskiego, tak by pokazać tą twórczość jako niezwykle spójną, konsekwentną, ale taką płynną, meandryczną, w której różne elementy, motywy znikają i pojawiają się w innym wymiarze. I to oprócz takiego procesualnego charakteru twórczości Mikołaja Smoczyńskiego jest takim jednym z istotnych elementów, poprzez który moglibyśmy scharakteryzować
jego całą twórczość, a więc poszukiwania, które wiązały się przede wszystkim z jakby radykalnym przekształceniem zastanego świata, ukazaniem jego tajemnicy, istoty, tego, co jest niezauważalne, a to, co artysta stara się wydobyć, ujawnić, pokazać pewne ukryte znaczenia w poetyckim przebłysku.